Witam serdecznie na kanale Gazetki i Promocje. Jestem Himek. Mam dzisiaj dla Państwa informacje, na co można liczyć w ciągu najbliższych dni w sklepach Biedronka. I podejrzewam, że wiele osób na te wiadomości czeka. Jeżeli więc jesteś już w dokach startowych, aby rzucić się w wir zakupów, to sugeruję wstrzymać się jeszcze na moment ze startem i zapoznać najpierw z niniejszym filmem. Usprawni to proces zakupów i umożliwi dokonanie najlepszych wyborów. Wśród wielu produktów, które znajdą się w naszych koszykach czy wózkach, trafią tam także najpewniej przyprawy. Wspominałem ostatnio o soli, która jest chyba najpowszechniejszą przyprawą, ale zaraz za nią jawi się pieprz, który także wydaje się być nieodzowny w każdej kuchni. Na początek zaskoczę najpierw zapewne wiele osób, ale wspomnieć należy, że ziarenka pieprzu nie są de facto ziarenkami kojarzonymi raczej z nasionami roślin, ale wysuszonymi jagodami rośliny o tej nazwie. Bardzo często dodawane do potraw ziarenka pieprzu są jednak nieco kłopotliwe, szczególnie gdy przypadkiem takie ugryziemy. Może to się bowiem skończyć nieplanowaną wizytą u dentysty. Zazwyczaj więc stosujemy pieprz mielony, powstały, jak się łatwo domyśleć, ze zmielenia owych ziarenek. Tak spreparowany jest łatwiejszy w dozowaniu i nie niesie ze sobą stomatologicznych zagrożeń. Warto wspomnieć, że dostępne jest kilka rodzajów pieprzu. Najpopularniejszy jest jednak czarny, który wyróżnia się intensywnym, pikantnym smakiem. Za co właśnie sobie go cenimy? Łagodniejszą odmianą, różniącą się nieco procesem jego suszenia, jest pieprz biały. Ma silniejszy zapach, ale za to łagodniejszy smak. Lekko ziołowy smak ma natomiast pieprz zielony, który wytwarza się z niedojrzałych jagód pieprzu. Wspomnieć należy także o pieprzu, który tak naprawdę pieprzem nie jest, a mianowicie o pieprzu cayenne. Robiony jest on bowiem nie z ziaren pieprzu, ale z papryki o tej nazwie. Bez wątpienia jest też zdecydowanie pikantniejszy niż zwykły pieprz. Stosunkowo łagodny jest natomiast pieprz ziołowy, którego nazwa nie jest już tak myląca, bowiem odnosi się do tego, że jest on mieszanką różnych ziół i przypraw, których zadaniem jest dodanie pikanterii i smaku potrawom. Każdy z opisanych rodzajów pieprzu zdecydowanie znajdzie swoje miejsce w kuchni, a zaryzykuje nawet twierdzenie, że żadnego z nich nie wypada, aby w kuchni zabrakło. Jeżeli jednak tak się stało, to ten niefortunny brak można uzupełnić podczas najbliższej wizyty w Biedronce. A przy okazji zakupów, kto wie, może się spotkamy. Do zobaczenia zatem i miłego dnia.